Jednym z najczęstszych pytań, które od Was dostaję, jest, jaki aparat wybrać do określonego budżetu. Postanowiłem po prostu odpowiedzieć w formie filmu, a właściwie całej serii, bo seria będzie poświęcona różnym systemom i dzisiaj ja osobiście, jako wieloletni użytkownik Canona, powiem Wam, jaki aparat wybrać do 5000 zł z systemu Canona. I będzie od najtańszych do tych nieco bardziej droższych, ale zamykamy się w kwocie 5000 zł. A w kolejnych odcinkach z tej serii będę zapraszał ekspertów, którzy fotografują innymi systemami i którzy również będą polecać Wam określone propozycje z ich systemów do kwoty 5000 zł. A później pewnie rozwijemy tą serię, zwiększymy budżet i przedstawimy kolejne propozycje. Więc lecimy ze wstępem i zaczynamy odcinek. Niesamowicie zależy mi, żeby odpowiadać na Wasze potrzeby i realizować odcinki w oparciu o to, co Wam jest najbardziej potrzebne. I wiem dobrze, że te pytania pojawiają się bardzo często, dlatego realizuję dla Was taką serię. Więc proszę Was w tym momencie o wsparcie. Kliknijcie kciuk w górę pod tym filmem, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i też jeżeli macie tylko ochotę, czas, udostępnijcie te materiały, żeby pomagać też innym pasjonatom fotografii rozwijać swoją pasję do robienia zdjęć. Odcinki będę układał w taki sposób, że zaczynamy od najtańszej propozycji i stopniowo przechodzimy coraz wyżej do kwoty 5000 zł. Będę proponował sprzęty zarówno nowe, jak i używane, chociaż więcej używanych, bo w kwocie 5000 zł uważam, że lepiej dużo bardziej podstawić na po prostu używkę, w dobrym stanie, fajnie zachowaną i zaoszczędzić w ten sposób pieniądze, a za kwotę 5000 zł możemy mieć naprawdę bardzo dobry sprzęt. Moją pierwszą propozycją jest Canon EOS 5D Mark III, aparat, od którego zaczynałem moje zawodowe fotografowanie. W dniu premiery kosztował, z tego co pamiętam, około 12-13 tysięcy złotych. Ja go kupiłem mniej więcej w takich pieniądzach i na nim zrealizowałem mnóstwo zleceń fotograficznych. I był to dla mnie taki wół roboczy, praktycznie aparat nie do zajechania. Jego plusy to przede wszystkim fajna matryca, bo na wysokich czułościach radzi sobie bardzo dobrze, jest to pełna klatka. ISO 6400 jest akceptowalne, ja na nim fotografowałem często na takich czułościach i sobie radził. Oczywiście nie ma co też zestawiać takich wysokich czułości ISO z współczesnymi bezlusterkowcami, które kosztują po kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo takie porównania są kompletnie bez sensu, ale ten aparat na tych wysokich czułościach radzi sobie po prostu w porządku. Plusem jest również dobry system autofokusu, radzi sobie ze śledzeniem obiektów. Oczywiście też porównując to ze współczesnymi aparatami będzie trochę braków, ale mimo wszystko radzi sobie bardzo dobrze. Wada to przede wszystkim to, że nie jest to aparat szybkostrzelny, więc jeżeli chcemy zrobić szybką serię, wykorzystać go do sportu, złapać najlepsze momenty, no to będziemy musieli po prostu wstrzelić się w dany moment, daną chwilę i liczyć też na fart, że uda nam się ją zarejestrować, bo aparat nie jest szybkostrzelny. Drugą wadą jest zdecydowanie system filmowania, bo tutaj nie ma dostępnego autofokusu, musimy pracować manualnie. A co za tym idzie, będzie to trochę kłopotliwe. Poza tym nie mamy też do dyspozycji płaskiego profilu C-Loga, więc kolorowanie będzie trochę trudniejsze, ale też no, nie ma co oczekiwać cudów w tym budżecie. Uważam, że to jest świetny stosunek budżetu, ceny do jakości, bo za takie pieniądze możemy mieć naprawdę świetny aparat, na którym przez wiele lat ja, ale również inni pasjonaci fotografii realizują bądź realizowali zlecenia fotograficzne. Zatem to jest pierwsza propozycja, teraz będzie nieco droższa, ale również bardzo dobra. Moją kolejną propozycją jest Canon EOS 6D Mark II. I to jest fajny aparat, bo już ma pewne rzeczy rozwinięte względem na przykład 5D Mark III, bo mamy odchylany ekran, więc do jakiegoś filmowania, vlogowania jest to dużo lepsze rozwiązanie. Poza tym w systemie filmowania mamy również dostępny autofokus, więc możemy już śledzić obiekty. Nie jest to najlepszy autofokus, ale jest, działa i jest to w porządku. Też mamy fajne czułości ISO, bardzo akceptowalne i względem właściwie Canona 5D Mark III to są takie główne różnice, które ja odczułem, bo pracowałem na obu tych aparatach. Pewnie znalazłoby się ich trochę więcej, ale gdybym miał wybierać te dwa aparaty, no to wolałbym troszeczkę dopłacić do Canona EOS 6D Mark II. Oczywiście w naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć następcy Canona 5D Mark III, czyli Canona 5D Mark IV. Bardzo, bardzo dobry sprzęt. Osobiście mało na nim pracowałem, miałem go kilka razy w rękach, ale jest znacząco lepszy od trójki. Jest rozwinięty pod względem np. wysokich czułości ISO,
system filmowania jest nieporównywalnie lepszy, mamy śledzenie też twarzy, co ułatwia po prostu pracę z osobami fotografowanymi i tych usprawnień jest trochę więcej względem właśnie trójki. Więc jeżeli chcecie przeskoczyć troszeczkę wyżej i mieć już taki lepszy aparat, no to Canon 5D Mark IV będzie bardzo dobrym wyborem. Teraz czas na aparat, który możemy kupić w tym budżecie, 5000 zł, nowy. Mianowicie chodzi o Canona EOS RP. Bardzo fajny aparat, mały, kompaktowy, który ma też swoje pewne ograniczenia, ale ma też wiele plusów względem poprzedników. Mianowicie, tutaj mamy dużo lepszy już system filmowania, mamy też przede wszystkim śledzenie oka osoby fotografowanej, mamy również bardzo dobry autofokus, bo jest to bezlusterkowiec, więc ten system działa dużo sprawniej. Mamy możliwość też pracy z różnymi obiektywami z serii RF, czyli mamy do dyspozycji też do podpięcia nowe obiektywy, nowe technologicznie, więc całość jest po prostu już dużo bardziej nowocześniejsza. Więc jeżeli chcemy postawić na bezlusterkowca w cenie do 5000 zł i chcemy kupić nowy sprzęt, no to RP będzie takim, powiedzmy, że półśrodkiem do serii profesjonalnej, bo ten aparat ma też pewne swoje ograniczenia. Między innymi bateria jest mała, no i nie starcza na zbyt wiele, a jeżeli będziemy filmować nim, no to naprawdę szybko ubywa, więc trzeba mieć zawsze kilka baterii ze sobą. Poza tym nie jest to też bardzo szybki aparat, więc nie mamy też dużej serii zdjęć, to też jest ograniczenie. Ale nadrabia też wiele tym, że to jest bezlusterkowiec, więc pewne udogodnienia już są w nim dostępne. Chcemy jednak postawić na aparat używany i kupić coś lepszego niż EOS RP. Mianowicie aparat, który naprawdę służy mi już od wielu lat. W tym momencie ta kamera to jest właśnie EOS R, czyli Canon EOS R. Aparat taki pierwszy bezlusterkowy, pełnoklatkowy od Canona. I to był właściwie taki początek rewolucji, bo mieliśmy tutaj wiele udogodnień już znanych z bezlusterkowców od innych producentów. Canon tutaj wprowadził na przykład Siloga, czyli płaski profil. I ten aparat jest dużo lepszy niż RP. I nie mamy przede wszystkim tutaj problemu z baterią, bo jest większa bateria i możemy też korzystać ze starszych baterii, które mieliśmy na przykład w 5D Mark III, 4 czy 6D Mark II. I dużo dłużej trzyma. Mamy też płaski profil kolorystyczny, więc możemy kolorować filmy. Mamy oczywiście autofokus w trybie filmowania. Mamy kropa w 4K, co jest minusem, ale można to wszystko jakoś zaakceptować. Mamy bardzo fajny system autofokusu, jest lepszy niż w EOSie RP. Oczywiście śledzi oko, twarz i tak dalej. I jest po prostu ten aparat półkę wyżej niż RP. Czułość ISO wyższa też jest dużo lepsza niż w RP, więc ten aparat będzie takim fajnym wyborem, jeżeli chcemy bezlusterkowca w fajnych pieniądzach, tylko że na pewno już używanego. Według mnie najlepszą propozycją z tego odcinka jest aparat, który do dzisiaj właściwie króluje wśród wielu zawodowych fotografów. Ja osobiście nie fotografowałem nim nigdy długo na co dzień, ale miałem go wiele razy w rękach. Bartek, z którym nagrywam też odcinki o psiej fotografii, fotografuje nim na co dzień. Jest to naprawdę genialny aparat do różnych zastosowań. I specjalnie sprawdziłem, czy w ogóle da się go dorwać w takim budżecie, jaki założyliśmy sobie na ten odcinek, czyli 5000 zł. I owszem, znajdziemy używkę do około 5000 zł. Czasami, jak chcemy jakąś perełkę dorwać, no to oczywiście będziemy musieli zapłacić trochę więcej. O jakim aparacie mowa? Oczywiście o Canonie EOS R6. R6 pierwsza wersja. Świetny bezlusterkowiec, bestseller właściwie Canona. Wielu profesjonalistów kocha te sprzęty. To jest naprawdę kombajn, który jest zamknięty w małej obudowie aparatu. I osobiście rekomenduję, że jeżeli chcecie aparat kupić już na dłużej, a macie ściśle ograniczony budżet, no to świetnym wyborem będzie R6. Naprawdę świetnym wyborem. Jakie ma plusy, jakie minusy? Genialna wysoka czułość ISO. Przede wszystkim świetny tryb filmowania. Płaski profil bez kropa w 4K. Duża seria zdjęć, czyli do zdjęć sportowych również nadaje się świetnie. Wybitny autofokus. W różnych warunkach sprawdza się naprawdę świetnie. Więc mamy właściwie aparat, który oferuje nam bardzo wiele,
za stosunkowo naprawdę dobre pieniądze. Więc jeżeli miałbym z tego odcinka ja wybrać jeden aparat, który zostanie ze mną na dłużej, który będzie mi służył naprawdę przez spory czas i do którego właściwie będę tylko zmieniał obiektywy, no to zdecydowanie postawiłbym na R6. Dlatego też, że mamy magnet RF, możemy podpinać nowe obiektywy z tej serii. Takim największym minusem tego aparatu według mnie jest mała matryca. Rozdzielczość zdjęć nie jest może imponująca, ale wystarczająca do w miarę dużych wydruków, ale jeżeli chcemy na przykład mocno kadrować swoje zdjęcia, no to już mamy z tym problem. I oczywiście nie dla każdego będzie to wadą, bo na przykład ja odczułem to fotografując przyrodę. Mam osobiście Canona EOS R5, gdzie jest duża matryca. I kiedy podpinałem obiektyw 600 mm i robiłem zdjęcia ptakom, nawet tym oddalonym, no to mogłem sobie zdjęcie przykadrować i nadal mieć fajną rozdzielczość. A jak Bartek na przykład podesłał mi kilka zdjęć swoich ptaków, zrobionych na R6, no to wykadrowanie tego zdjęcia skutkowało tym, że mamy na przykład 2000 pikseli na dłuższym boku. Czyli do większych wydruków kompletnie się to nie nadaje. Ale coś za coś. To jest jedna z takich małych wad, dla wielu osób nie będzie to w ogóle miało znaczenia. Więc w tym budżecie osobiście wybrałbym zdecydowanie Canona EOS R6. Więc ja z tego zestawienia do kwoty 5000 zł, oczywiście plus minus, wybieram zdecydowanie Canona EOS R6. I oczywiście też wszystko zależy od Waszych zastosowań, od Waszych preferencji i tego, co fotografujecie. Bo tych propozycji mogłoby być jeszcze więcej, bo na przykład jeżeli szukacie budżetowego aparatu do fotografii sportowej, który kupicie bardzo tanio, myślę, że spokojnie poniżej 2000 zł, to wybieracie na przykład 7D Mark II. Aparat typowo sportowy z matrycą niepełnoklatkową, który ma wysoką serię, dobry autofokus i który możemy kupić naprawdę bardzo tanio. Zatem, jak widzicie, tych propozycji jest wiele. Ja przedstawiłem głównie pełne klatki, stosunek takiej uniwersalności wraz ze świetną jakością zdjęć. To są moje wybory w kwocie do 5000 zł. Jeżeli macie jakieś inne propozycje, no to dajcie znać też w komentarzu pod tym filmem. A już wkrótce, w kolejnych odcinkach z tej serii, pojawią się eksperci, którzy przedstawią swoje propozycje z innych systemów. Na przyszły odcinek już mam zaproszonego gościa, i prawdopodobnie omówimy system Nikona. Pamiętajcie też, żeby zasubskrybować kanał tam na dole, bo wtedy nie przegapicie kolejnych odcinków o fotografii. Ważne jest, żeby kliknąć również kciuk w górę, jeżeli doceniacie moje poradniki, jeżeli z nich korzystacie, jeżeli pomagam Wam rozwijać Waszą pasję. To jest naprawdę bardzo ważne. A już wkrótce kolejne odcinki, kolejne poradniki i kolejna wiedza, którą przygotowałem dla Was. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć, piąteczka.